Kuku, cześć. Kolejny dzień zabawy w naszym schronie. Dzisiaj dzień gospodarczy. Zobaczymy, co nam się uda dzisiaj nawywijać. Wejście z tamtej strony. Katalogi ofert matrymonialnych, krajowych, zagranicznych przesyła dyskretnie Orient Białystok. Maszynka do golenia. Pierwszy stycznia 1980. Kolejny dzień sprzątania naszego schronu. Kolejne przetkane kanały, czerpnie i tak dalej. I kolejne znaleziska. Zacznijmy od tych błahych. Kolejna puszka, prawdopodobnie po zamkach. Jakaś mała fiolka. Jakaś sprężynka, dalej sprężynkuje.
To jest chyba oryginalna rzecz z tego schronu, wygrzebana z jednej z czerpni. Mianowicie kawałek metalowej rurki, metalowego peszla, w którym prowadzona była instalacja elektryczna. Kolejny element, jakiś metalowy pręt nagwintowany. Spróbujemy się domyślać, gdzie on tutaj był w trakcie dalszej części remontu. Grzebień niebieski, bardzo ładny. Słuchajcie, tego naprawdę nie spodziewaliśmy się. To jest maszynka do golenia. Tu się wkładało żyletki. No i wiadomo, się to skręcało. Natomiast to, że wciśnięta była w wąską rurę, tak zawinięta, to powiem wam szczerze, to jest odkrycie. Kończymy na dzisiaj pracę w naszym schronie. Już mieliśmy się zbierać, gdy cały czas po głowie chodzi mi ta gazeta. Słuchajcie, 31 stycznia 80 rok. Nazwa też nie byle jaka, bo to jest nazwa gazety Literatura. To nie jest jakiś dziennik, to nie jest jakieś inne czasopismo masowego wydawania, tak? Masowego wydawnictwa. Na tyle nas to zainteresowało, że słuchajcie, wpisałem sobie w internet, kiedy był kręcony film Grzeszny żywot Franciszka Buły, który, jak wiecie, był kręcony między innymi, sceny do tego filmu były kręcone też w tym schronie. Proszę bardzo, Grzeszny żywot Franciszka Buły, 1980 rok, reżyseria i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ważne jest to, data pierwszego pokazu, 5 września 1980 rok, czyli 8 miesięcy po wydaniu, po ukazaniu się tej gazety. Czyli jest to całkowicie realne, że ta gazeta była na planie tego filmu. A czemu wepchnięta w tą dziurę? Być może dlatego, żeby im nie wiało, żeby dźwięk się nie przenosił z pomieszczenia do pomieszczenia. Diabli wiedzą. Bardzo fajny egzemplarz. Na pewno wzbogaci naszą gablotkę. Dziękuję, że jesteście z nami. Do zobaczenia w następnych relacjach na żywo.